No cześć misiaczki, witam was serdecznie. 1000 kilometrów, jak wiecie, kto obserwuje moją stronę, to wie, że już pyknęło 1000 kilometrów. Robię równocześnie test na baterii, na prędkości drugiej, oczywiście przepisowo jeżdżąc. Prędkość druga, mrugam do was oczkiem. Takich ładnym jak ładnym miejscu. Jesteśmy nad Wisłokiem w Rzeszowie koło Zapory. Blisko komina się kręciłem, bo baterię rozładowuję. Robię test na drugą prędkość. Tak jak robiłem ten pierwszy test na drugiej prędkości, nie będzie żadnego pisania, tylko co, wam pokażę przebieg, po prostu. I co, jakieś podsumowanie 1000 kilometrów chyba trzeba będzie zrobić. No to, żeby była niespodzianka, zrobiłem teraz 12,9, prędkość druga, zobaczmy stan baterii, 45,5, no już chwilkę stoję. Było 44, 43,8, jak jechałem. Teren, powiedziałbym, jakby to był test samochodem, to powiedziałbym teren mieszany, czyli miasto i teren niezabudowany. Teren zabudowany i niezabudowany, więc teren mieszany. Prędkość, no tak jak druga prędkość, wskazuje, ciężko jeździć w terenie zabudowanym z tą prędkością, ale dużo było czasów takich, które nie zagrażało to w jakiś sposób. No i co, ile stawiacie? Będę to montował z jednego filmu, nie chcę mi się drugiego filmu montować. Na początku było 977 km przebieg. Ja tu muszę jakoś wam pokazać, żeby zasłonić to, żeby było prosto. 977, no ja już znam wynik, nie będzie dla mnie to niespodzianki, chociaż szczerze powiedziawszy jestem zaskoczony wartością, która zapadła. No to patrzcie, 1015, czyli mamy 23 plus 15, to jest 38 km. Ha! 38 km i jeszcze baterii całkiem sporo. Tyle co w zimie robiłem test, prawda? Tam było też 38 km albo 36, już nie pamiętam. Musiałbym się cofnąć w czasie. No ale powiedzmy, że 38 przy temperaturze około 0 stopni. Tutaj ja przypuszczam, że jeszcze z piątkę bym wycisnął z tego. Niestety z braku czasu i z dnia, jaki mam dzisiaj, więc muszę pójść i podładować, bo jeszcze dzisiaj muszę wyjechać i zrobić jeszcze z 10 km minimum. Więc idzie do ładowania. Podsumowanie tych 1000 kilometrów. Piszecie do mnie, bardzo się cieszę, że piszecie. Piszcie, jak macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości. No i zaczynamy podsumowanie. Pamiętajcie, że Motus idzie naprawdę na mocną skalę, na dużą skalę i zdarzają się wpadki. Nie życzę wam, żebyście je mieli, ale wpadki typu coś niedokręconego. Pamiętajcie, że musicie zrobić sobie przegląd zerowy. Przegląd zerowy, czyli podokręcać wszystkie śrubki, ustawić hamulce, które będą piszczeć, które będą źle hamowały. Czasem może się zdarzyć, że coś jest źle wpięte. Więc tak jak kupujecie rower prosto z hipermarketu, z pudełka dostajecie rower, też musicie ustawić sobie siodełko, kierownicę, hamulce. Tak samo tutaj, część rzeczy możecie zrobić sami, część trzeba odkręcić podesty i sprawdzić to podpięcie. Ale macie od tego też i serwis door to door. Więc RG Media staje tu na wysokości zadania. Zamawiacie sobie kuriera, wysyłacie im to, bo coś przerywa. O, dzisiaj dziewczyna pisała do mnie, że coś jej przerywa. O. Odepnij wtyczkę, podepnij z powrotem, tutaj gdzieś jest, nie wiem czy widać tą wtyczkę, podepnij z powrotem, jak będzie się sytuacja powtarzała, wysyłaj, nie chromol się i wysyłaj. 1000 kilometrów, no tak, przez te 1000 kilometrów dwa razy serwis, ale pamiętajcie o tym, że mogłem to sam zrobić, serwis zawsze mi proponował, mówił, jak chcesz, to możemy cię poinstruować, jak to zrobić, zrobisz sobie sam. Z braku czasu nie robiłem tego sam, bo po prostu nie miałem na to czasu. Wolałem to spakować i wysłać. I wiem, że to serwis mi ogarnie. Regulacja hamulców przy tym 1000. Trzeba zrobić regulację hamulców. Nawet jeżeli kupujecie i słabo hamuje, to trzeba podregulować te hamulce. Jest w planie ten film zrobienie. Ale no niestety praca, dom, dzieci to też wymaga poświęcenia. Więc tak, z tyłu mam już słabe hamulce, muszę to podciągnąć i
Dobra, ale wróćmy do tego 1000 kilometrów. No to tak, jak wiecie, błotnik z tyłu, były z błotnikiem przeboje, były ze światełkiem przeboje przed nim, tylne zawieszenie, które latało, prawda? No i hamulec było przy pierwszym serwisie. Czy jestem zadowolony z tego sprzętu? Moi drodzy, 1000 kilometrów, policzcie sobie sami, ile byście wydali na paliwo na to. Ja tu dołożyłem tylko tak naprawdę na oświetlacz, na licznik, na wyświetlacz, obudowę na wyświetlacz, latarkę, do ładowania, prawda, ten sterownik, no i kask. Ale to jest, co zostanie ze mną, prawda? Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie. Coraz więcej ludzi widzę, że dba o to bezpieczeństwo, ale i tak przez cały dzień, wczoraj przez cały dzień mojej pracy widziałem tylko jedną osobę, która jechała w kasku. Boże kochany, dbacie o swoje bezpieczeństwo. Takie... Nie mogę. No i nie uda się jednak bez cięcia i montażu. Nie chce mi się drugi raz tego nagrywać. O czym ja to mówiłem? O kasku mówiłem. No to wracając do kasku. No dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Kupcie ten kask. Ja nie wierzę w to, że nie macie stówki dwóch na to, żeby nie kupić sobie kasku. Najprostszego, naprawdę najprostszego wystarczy. Chociaż mówi się, że do 20 km to powinien być rowerowy. Powyżej 20 do 30 powinien być o taki rowerowy typu downhill, a powyżej 30 to już motocyklowy. To pamiętajcie, że inwestujecie w swoje zdrowie i życie. Dobra, wracając do hulajnogi. 1000 km. Czy polecam? Jak ma się to do konkurencja do tego? Tak, notabene zobaczy, jak silnik gorący. A, dobra. Jak ma się konkurencja do tego? Nie będę to odnosił się tutaj do konkurencji, bo bym był nie fair wobec konkurencji. Konkurencję należy szanować i mieć dobre zdanie o konkurencji, bo konkurencja wytacza te ścieżki. Ale ja nie sprzedaję firmy Motus, nie sprzedaję hulajnogi, ja tylko wam opowiadam o tym, jak ja to użytkuję. Z mojej perspektywy zrobimy jakiś film na rocznicę jakąś, prawda? Trochę opowiem o tym, dlaczego ja to robię pewnie, nie? Co już jest niedługo mojego istnienia na YouTubie w zasadzie. Więc ja wam powiem tylko o Motusie, bo tylko Motusem jeżdżę, niczym innym nie jeździłem, co przejechałem się trochę Xiaomi M365, ale to tego nie można porównywać. Każda firma ma wady i każda firma ma zalety. Czy Motus jest godny polecenia? To tak jakby zapytać właściciela Volkswagena Passata B5, czy jest zadowolony, który nie miał nic innego, który jest zadowolony samochodu, tak? 1.9 TDI. Nie wiem, jak ma konkurencja. Nie będę się odnosił do konkurencji. Jeszcze raz wam to na każdym kroku tłumaczę, że nie jestem w stanie porównać to do niczego innego, bo nie mam. Także... Ja jestem zadowolony z Motusa, jestem zadowolony z serwisu mimo wszystko, mimo że dwa razy był na serwisie, jestem z tego zadowolony. A chyba już nawet nie wiem, co mam więcej wam powiedzieć. Czy polecam? Tak, chociaż powiem wam szczerze, gdybym miał 2000 więcej, to bym kupił Pro S-kę. Chociaż tam ciężar jest większy. Ale frajda większa, ale bateria znowu mniejsza jest, ale dwa silniki są, więc musicie sami zdecydować, czy Pro 10, czy Pro S-kę. Na pewno jeżeli ważycie więcej niż 100 kg, bym poszedł w Pro S-kę. Jeżeli chcecie mieć większą frajdę, większy fan i macie na to budżet, Pro S-kę. Jeżeli wam zależy na kasie, nie zależy wam na frajdzie, tylko na przemieszczaniu się z punktu A do punktu B bezpiecznie, mocnym silnikiem, niezawodnym.
z dobrym zasięgiem, bardzo dobrym zasięgiem moim zdaniem, sorry, bardzo dobrym zasięgiem, Pro 10. No i na wadze, no to kurczę, to jest 5-6 kg mniej niż Pro SK. Czy bym wybrał Pro SK? Z perspektywy czasu chyba tak. Ale nie mam 2000 więcej, także... Ja kupiłem Scotty 10 za 2000. No nic. W planach. Co mam w planach? Hamulec. No w planach muszę zrobić ten hamulec, bo już prawie mi nie hamuje. Przez test na drugiej prędkości schodzą. Jest różnica między jazdą na jedynce a na dwójce. Szybciej hamulce schodzą. W planach też zrobienie, może jutro mi się nawet uda, zobaczę jak warunki mi pozwolą, czy warto kupić hulajnogę. Nie mówię o motusie, czy warto kupić hulajnogę. Plusy i minusy. I co jeszcze? Udostępniajcie. Niech nas będzie jak najwięcej. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Niech pyknie 200. Co? Udostępniajcie, może macie znajomych jakichś. Będziemy rozmawiać o hulajnogach, nie tylko motusach. Jak ktoś jest z Rzeszowa, zapraszam. Dajcie znać na Messengerze, jak chcecie spotkać się i opowiedzieć o swojej hulajnodze. Niezależnie jakiej. Kugo, Xiaomi, motus, cokolwiek macie. Zapraszam Was do spotkania, opowiedzcie o sobie. Dajcie lajka, no i do zobaczenia. Uzbierało się trochę tych minut. Miało być krótko na temat. 1000 kilometrów. A co niektórzy mówili? Panie, gdzie to 1000 kilometrów po setce pierwszej? Zrób 1000, coś powiesz. No, mówię Wam. Jest 1000. Jest fajnie. Jest i fun. Jest i przyjemność. Jest serwis. Jest hulajka z dobrym zasięgiem. Fajny przebieg. Fajny dystans do przejechania na jednym ładowaniu, także były pytania o jeszcze tak nagmienię szybko. Tak, latarka? Nie? Nie? Chyba nie, raczej nie, raczej nie. Chociaż fajne światło daje. To jest ten plus. Plus, fajne światło, wszystko inne beznadzieja. Obudowa z wyświetlaczem, macie link do aukcji pod filmem o bezpieczeństwie. Kask, koniecznie, moi drodzy, koniecznie kask. Będę Was za każdym razem namawiał. Wszystkich namawiam na kask. Naprawdę, dbajcie o siebie, o swoje bezpieczeństwo. I co? Do zobaczenia następnym razem. Ciao!